Hola, ¿cómo estáis? Witajcie w kolejnym odcinku Hablo Español. W tym odcinku porozmawiamy o tym, jak mówić łatwo w języku hiszpańskim za pomocą wyrażenia lo de i coś tam dalej. Komunikacja międzyludzka jest bardzo trudna. Czasami nie możemy się wysłowić, czasami nie mamy czasu, nie mamy ochoty, albo nawet nie mamy potrzeby, żeby wypowiedzieć dokładnie, co mamy na myśli, jaką sytuację mamy na myśli. I w tych właśnie sytuacjach język hiszpański też przychodzi nam z pomocą, bo mamy tutaj wyrażenie, które jest bardzo wdzięczne, bardzo często używane w języku mówionym najczęściej, w języku kolokwialnym i jest to lo de i coś tam dalej. Jeśli oglądacie mój kanał często, wiecie, że o słówku lo mam już wiele różnych odcinków, to będzie kolejny z nich i nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak często to lo de i coś tam dalej jest używane i jak bardzo jest użyteczny w języku hiszpańskim. Tym właśnie się zajmiemy w tym odcinku. Zapraszam Was jeszcze na mojego Instagrama i na mojego Facebooka, do których to kont znajdziecie linki pod spodem w opisie, a my już teraz zaczynamy. Zapraszam! Na samym początku możecie zapytać, no ale co to właściwie jest to lo? No i tutaj odpowiedź też jest trudna, bo to lo w języku hiszpańskim może być różnymi rzeczami, tak naprawdę może mieć różne postaci. To lo, którym zajmiemy się w tym odcinku, jest tak naprawdę rodzajnikiem określonym neutralnym, czyli nijakim. No i tutaj możecie mieć kolejne pytanie, jak to rodzajnikiem określonym rodzaju nijakiego, nijakim, skoro nie ma rodzaju nijakiego, nie ma rzeczowników nijakich w języku hiszpańskim. No jest to prawda, nie ma takich rzeczowników, więc mówi się o tym, że nie warto nawet wspominać o tym, że jest to neutralny czy też nijaki rodzajnik, bo rodzaju jako takiego nijakiego nie ma. W każdym razie to, co pozostało, to to właśnie lo, odnoszące się do rzeczy nieokreślonych, do rzeczy, sytuacji, tematów, ale nie do rzeczy konkretnych, takich jak osoby czy rzeczy, tylko o czymś, co nie ma żadnego rzeczownika. Jest to cała sytuacja, którą możemy sobie namalować w głowie i to będzie reprezentowane przez to właśnie lo. W każdym razie to jest mniej ważne, jak to gramatycznie będziemy widzieć, jak na to będziemy patrzeć, a ważniejsze jest to, jak tego będziemy używać. Możemy tego używać w wielu różnych sytuacjach, tak naprawdę, żeby ułatwić sobie życie, żeby skrócić naszą wypowiedź, żeby sprawić, żeby była ona szybsza i żeby szybciej trafiła do naszego słuchacza. Do tego najczęściej będziemy tego lo i tutaj w połączeniu z preposition de używać. I zobaczmy na przykładzie, co to może znaczyć to lo de, bo tak naprawdę może to znaczyć milion różnych sytuacji i rzeczy. Jest to bliżej niedookreślone coś. W każdym razie możemy tego używać na przykład, jeśli nie chcemy z jakiegoś powodu tego wypowiedzieć, co ta sytuacja, którą mamy na myśli, to dokładnie jest. Na przykład, jeśli zapytamy kogoś, ¿sabes lo de Martín? ¿Sabes lo de Martín? Co to znaczy? Czy wiesz to o Martinie? Czyli czy wiesz, czy znasz tę sytuację, w której Martin jest? Być może coś mu się przydarzyło, być może coś się z nim dzieje cały czas, być może coś mu się przydarzy. Nie wiemy do końca, a przydarzyć może mu się cokolwiek tylko możemy sobie wyobrazić tak naprawdę. I to lo de będzie nam zastępowało po prostu tę sytuację, w której Martin się znajduje, w sytuacjach, kiedy nie będziemy chcieli wspomnieć o tym, co tak naprawdę z nim się dzieje. To głównie jest zadanie tego lo de. Więc ¿sabes lo de Martín? Może mieć tak naprawdę wiele różnych znaczeń i kiedy tego używamy? Jeśli na przykład nie musimy tego nazwać dosłownie, bo rozumiemy, wydaje nam się, że ta druga osoba, z którą rozmawiamy, już sobie z tego zdaje sprawę. I w tym momencie miałoby sens, żeby zapytać ¿sabes lo de Martín? Możemy też zapytać ¿sabes lo de Martín? Jeśli nie chcemy o tym wspomnieć na głos, bo jest to temat wstydliwy. Być może jesteśmy w towarzystwie i pytamy tylko naszego najbliższego interlokutora, czy wie, co się z tym Martinem dzieje, ale nie chcemy o tym wspomnieć w towarzystwie. Też w takiej sytuacji możemy użyć tego lo de, zamiast opisywać całą tę sytuację. No gorzej, jeśli nasz interlokutor nie wie, co tam u Martina, co z Martinem się dzieje, wtedy będziemy musieli wyjaśnić. To lo de może nam ułatwić naprawdę wiele sytuacji. Oprócz tego, że może przyspieszyć plotkowanie, tak jak w tej sytuacji z Martinem, może też nam być pomocne w momentach, kiedy nie chcemy wspominać na głos o jakiejś na przykład bolesnej czy przykrej sytuacji. Możemy do kogoś powiedzieć, ay, no sabía lo de tu marido. Ay, no sabía lo de tu marido. Espero que se mejore pronto.
Espero que se mejore pronto. Czyli no sabía lo de tu marido. Nie wiedziałem tego o twoim mężu. Być może coś mu się stało, być może miał wypadek, być może jest w szpitalu. Nie chcemy na głos wypowiedzieć tego, co się z nim stało. Mówimy tylko lo de tu marido. I dalej dodajemy do tego jakieś życzenie. Espero que se mejore pronto. Espero que se mejore pronto. Czyli mam nadzieję, że szybko wyzdrowieje. W tym momencie również przydaje nam się to lo de, żeby nie wspominać być może na głos o jakiejś przykrej sytuacji. Tak jak wspominałem na początku, to lo de może nam również ułatwić sprawę, kiedy na przykład brakuje nam słów, bo są za trudne, nie wiemy do końca jak jakąś sytuację, jak jakiś proces nazwać i wtedy użyjemy tego lo de. Wyobraźmy sobie, że oglądaliśmy jakiś program naukowy na przykład z kimś i oczywiście nie pamiętamy już teraz po jego obejrzeniu dokładnych terminów, dokładnych słów dotyczących fizyki kwantowej na przykład, ale chcemy się podzielić naszymi wrażeniami z naszym towarzyszem i mówimy do niego me pareció super interesante lo de las partículas. Me pareció super interesante lo de las partículas. Czyli wydało mi się bardzo interesujące to o cząsteczkach. Oczywiście nasz rozmówca, nasz towarzysz wie, bo też oglądał ten sam program, o co chodzi, ale wie, że zapomnieliśmy, jak to się dokładnie nazywało, to co chcemy przekazać, no i mówimy po prostu lo de las partículas i on może się z nami zgodzić lub też nie, albo podpowiedzieć nam też, że chodziło na przykład o entrelazamiento cuántico, el entrelazamiento cuántico, czyli splątanie kwantowe. Jeśli to nam ucieknie, to możemy użyć lo de i mamy sprawę załatwioną. Jak widzicie, gramatycznie rzecz biorąc, rzecz jest bardzo prosta. Wystarczy całą tę sytuację, cały ten temat wywalić i dać lo de i powiedzieć dalej, czego to dotyczy, ta sytuacja, o której dosłownie nie wspominamy. Mogliśmy tutaj zauważyć, że mamy rzeczownik po tym lo de, na przykład las particulas. Wcześniej mieliśmy jakieś imiona, ale nie tylko muszą być tam imiona albo rzeczowniki. Możemy też użyć tutaj czasownika po tym lo de, ale w infinitivo, w bezokoliczniku. Na przykład lo de trabajar tantas horas no me parece muy sano. Lo de trabajar tantas horas no me parece muy sano. Czyli to dotyczące, czy to o pracowaniu tyle godzin nie wydaje mi się zbyt zdrowe. Wyobrażamy sobie tutaj jakąś sytuację, że z kimś rozmawialiśmy, ktoś nam mówił, słuchaliśmy jakiejś konferencji, gdzie jakiś motywator mówi, że jak będziemy pracować mnóstwo godzin, to będziemy zdrowi i szczęśliwi, a my mówimy to o tym, to co słyszeliśmy, ta sytuacja o tym, ta dotycząca pracowania tylu godzin, nie wydaje nam się za bardzo zdrowa. Wtedy też możemy użyć infinitivo i wszystko jest załatwione, ale jak się okaże, nie tylko infinitivo może tutaj być, bo możemy zbudować całą oración, co trochę mimo wszystko kłóci się z tym, że chcemy sobie sprawę skrócić, ale mimo wszystko też możemy to tak użyć i zaraz ułożymy sobie kolejny przykład. Jeśli chcemy po tym lo de zbudować całe zdanie, całą oración, no to oczywiście też możemy, tylko musimy dodać que, lo de que. I może to sobie niby przeczyć, że nie jest to aż takim skrótem, ale coś mimo wszystko jednak skracamy, coś mimo wszystko jednak pozostawiamy w domyśle. Na przykład możemy powiedzieć lo de que nos van a subir los impuestos otra vez me parece una broma. Lo de que nos van a subir los impuestos otra vez me parece una broma. Czyli to o tym, że nam podniosą podatki kolejny raz, wydaje mi się żartem. I tutaj to lo de que może się tyczyć czegoś innego, co skracamy właśnie. Zamiast mówić ten artykuł w El País, który wczoraj przeczytałem i mówił o tym, że podniosą nam znowu podatki, wydaje mi się żartem. Zamiast tego możemy po prostu powiedzieć lo de que nos van a subir los impuestos i tyle. I mamy mimo wszystko krótszą wersję. Tak tego też można używać. Po tym lo de można wstawić również jakiś określnik czasowy. To znaczy, że to dotyczące jakiegoś czasu. Na przykład aquí te dejo lo de hoy y lo de ayer te lo he dejado en tu despacho. Aquí te dejo lo de hoy y lo de ayer te lo he dejado en tu despacho. Czyli tutaj zostawiam ci to z dziś, a to z wczoraj zostawiłem ci w twoim gabinecie, w twoim biurze. W tym momencie również możemy się pozbyć wielu różnych innych słów, które tak byśmy mogli i byśmy musieli nawet zawrzeć, a tutaj jeśli się rozumie o co chodzi, no to wiadomo, że to z dziś to na przykład todos los documentos que hay que firmar, na przykład zaoszczędzamy sobie wiele słów, jeśli powiemy po prostu lo de hoy i lo de ayer.
My w języku polskim też bardzo często tak robimy i w języku hiszpańskim to lode, jak widzicie, naprawdę bardzo często się pojawia i w bardzo wielu różnych sytuacjach. A to jeszcze nie koniec, bo czasami można skrócić sobie naprawdę bardzo, bardzo wiele różnych słów. Wyobraźmy sobie, że mamy jakąś parę znajomych, która niedawno wyjechała na przykład do Las Vegas i przydarzyło im się bardzo wiele różnych perypetii po kolei. Jeśli chcemy o nich poplotkować, a ta historia jest naprawdę bardzo długa, to lode naprawdę bardzo, bardzo się przydaje, bo jeśli jesteśmy na imprezie Juany i Carlosa, nazwijmy ich tak, nie ma, możemy innego naszego znajomego zapytać: sabes lo de Juana y Carlos? Sabes lo de Juana y Carlos? Czyli wiesz to o Juanie i Carlosie? Jeśli tak się zdarzy, że nasz rozmówca to już wie, no to możemy odetchnąć z ulgą, z alivio, bo nie musimy tego wszystkiego mu opowiadać. I może nam odpowiedzieć na przykład: sí, tío, brutal, quien lo hubiera dicho? Sí, tío, brutal, quien lo hubiera dicho? Czyli tak, stary, brutalne to, co im się zdarzyło, w domyśle. Któż by mógł to powiedzieć? Któż mógłby o tym pomyśleć? Tutaj można użyć hubiera dicho, można użyć habría dicho. W każdym razie w kolokwialnym hiszpańskim nawet to hubiera dicho będzie bardziej popularne, będzie bardziej común. Czyli takie, któż by to mógł przewidzieć wcześniej? Coś w tym stylu. ¿Quién lo hubiera pensado? Też można by było użyć tutaj czasownika pensar. W każdym razie, jeśli nie mamy tyle szczęścia i nasz interlokutor mówi, że nic o tym nie wie, no to musimy całą sytuację wyjaśnić. I musimy w tym momencie powiedzieć na przykład: me parece increíble que Juana y Carlos fueran a Las Vegas, se pusieran borrachos, se casaran, luego se fueran de la habitación a dos fiestas diferentes y se contagiaran del herpes, cada uno por separado, y después volvieran a casa i se divorciaran un mes más tarde. I jeśli to wszystko zawrzemy, teraz już nie wiem, czy będę pamiętał to wszystko, co powiedziałem nawet, to lode, jak widzimy, jest dużo, dużo przyjemniejsze, no bo tak to musimy powiedzieć, że wydaje nam się niewiarygodne to, że Juana i Carlos pojechali do Las Vegas, to, że się upili, że się pobrali, że później poszli na dwie osobne imprezy, że zarazili się opryszczką, cada uno por separado, czyli każdy na własną rękę, każdy na własny rachunek, czyli odseparowani, nie mieli z tym nic wspólnego, że później wrócili do domu i że się miesiąc później rozwiedli. To musielibyśmy wszystko opowiedzieć naszemu interlokutorowi, a tak mamy tylko lodę i sprawa jest załatwiona, pod warunkiem oczywiście, że on wie, o co w tym wszystkim chodzi. Ale jeśli nie wie, to mamy przynajmniej okazję na to, żeby poćwiczyć imperfecto de subjuntivo, także nic straconego. No dobra, a co będzie, jeśli będziemy potrzebować jeszcze jednej preposición, bo na przykład jakiś czasownik będzie od nas tego wymagał? Jak na przykład czasownik enterarse de algo, czyli zdawać sobie z czegoś sprawę, dowiadywać się czegoś o czymś, tutaj musi być ta preposición de użyta. A tam już mamy przecież lo de. Okazuje się, że nie ma żadnego problemu, możemy to wszystko ładnie połączyć, jak na przykład Enrique no se enteraba de lo del jefe. Enrique no se enteraba de lo del jefe, czyli Enrique nie zdawał sobie sprawy z tego o szefie. Nie dowiedział się, nie dowiadywał się, nie zdołał się dowiedzieć tego o szefie i na przykład popełnił jakąś gafę, a szef był w jakiejś innej sytuacji. Tutaj mamy mnóstwo niedopowiedzeń, mnóstwo rzeczy tutaj mogłoby się wydarzyć i moglibyśmy mieć mnóstwo rzeczy na myśli. W każdym razie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ułatwiać sobie życie i żeby używać tego lode, bo Hiszpanie tego bardzo często używają i tym również życie sobie ułatwiają, no bo nie zawsze chce nam się to wszystko opowiadać, nie zawsze mamy też taką potrzebę. I tak to właśnie wygląda z tym lode. Będę już powoli kończył, dlatego że jak widzicie, być może me pone nervioso lo del viento, me pone nervioso lo del viento, czyli denerwuje mnie to związane z wiatrem. To o wietrze mnie denerwuje, bo zerwał się naprawdę bardzo mocny wiatr. No ale cóż, takie są desventajas życia na wyspie i bycia otoczonym oceanem. W każdym razie mam nadzieję, że Wam się podobało, że ten odcinek był dla Was użyteczny. Jeśli tak było, to dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, bo to zawsze pomaga. Ja na sam koniec pokażę Wam
gdzie nagrywałem ten odcinek. Jestem przed hotelem Santa Catalina, który jest tam za mną. Tutaj, jak już wiecie, jeśli oglądacie moje odcinki, bo często tutaj nagrywam moje filmiki właśnie, jest przed tym hotelem taki ogród, z tyłu jest park, tam też można się przejść i jest bardzo przyjemnie, jeśli oczywiście nie wieje, tak jak widzicie teraz. W każdym razie bardzo serdecznie pozdrawiam Was stąd, z Las Palmas de Gran Canaria, sprzed hotelu Santa Catalina. Ja będę już powoli uciekał, ale Wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich patronów. A oto właśnie moi wspaniali patroni, którym bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie. To właśnie dzięki Wam kanał może się cały czas rozwijać, a ja co tydzień mogę nagrywać nowe filmiki. Jeśli jeszcze nie jesteście patronami, a chcielibyście nimi zostać i wesprzeć kanał, odwiedźcie serwis patronite.pl. Jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami, zasubskrybujcie również kanał, żeby nie stracić żadnego nowego odcinka, a jeszcze lepiej będzie, jak klikniecie ten mały dzwoneczek. No i teraz to już naprawdę wszystko. Raz jeszcze dziękuję i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias i hasta luego.